Szanowni Państwo, kolejny tydzień pandemii koronawirus. Jesteśmy wszyscy pod presją informacji zapisywanych i podawanych przez różne stacje radiowe, telewizyjne, w prasie. Szum informacyjny, czasami nie do zniesienia. To, co mnie najbardziej irytuje, to, że te informacje są często sprzeczne. A Rozumiem, że trudno jest podać do końca wiarygodne, ale powinny być te informacje na temat pandemii gdzieś odgórnie modyfikowane, żeby były jednoznaczne. To, co mnie bardzo irytuje, muszę powiedzieć, jako lekarza, a to informacje powinny być podawane przez profesjonalistów. Bardzo mnie nie rozumiem, dlaczego politycy najczęściej wypowiadają się na temat spraw, których nie znają, nie uczyli się. Z całym szacunkiem. Filozofia i polityka jest ważna, ale nie w przypadku a, zdrowia. Dajmy szansę. Całe szczęście, że pan poseł Szumowski jest dosyć często pokazywany i e, e, mówi na ten temat, bo on jest do tego predysponowany. Ale brakuje mi wypowiedzi, e, Epidemiologów, zakaźników w niektórych tylko stacjach telewizyjnych czy radiowych. Tak, rzeczywiście, tu ja powinienem powiedzieć o naszej radiostacji. Trwam tam, rzeczywiście wielokrotnie widziałem specjalistów, którzy wypowiadali się na ten temat. I to jest cenne. Niech mówi ten, kto się na tym zna. Druga rzecz, która mnie troszkę irytuje, to jest cały czas utrzymywanie atmosfery strachu. Ja rozumiem, że y, łatwiej się rządzi a, ludźmi, którzy się czegoś boją, prawda? ale z drugiej strony nie możemy a, być zniewoleni, bo najgorsza niewola to jest zniewolenie umysłu, sumienia a, i pozbawienie myślenia. E, y, my e, powinniśmy być pocieszani, a nie straszeni. W związku z tym, jeżeli podaje się liczbę nowych zachorowań, to od razu trzeba powiedzieć, że 80% zakażonych koronawirusem ma przebieg łagodny, praktycznie bezobjawowy. 14-15%, troszkę cięższy, wymagający. Opieki wsparcia medycznego, a te 4-5% to są najciężej chorzy, najczęściej ludzie, którzy są obciążeni wielochorobowością i oni powinni być na celowniku a służb zdrowia. Czyli podajemy codziennie podajemy informacje, że dobę tyle nowych zakażeń, tyle w ciężkim stanie, tylu przyjęto do szpitala. Całej, całej pandemii mamy na całą Polskę 150, może 160 w tej chwili ludzi, którzy leżą na udziałach intensywnej terapii. To w sytuacji pandemii światowej, no bardzo przepraszam, nie są takie porażające cyfry. Przestańmy tą pandemię strachu rozszerzać, wręcz przeciwnie. Pocieszajmy ludzi, że wszystko będzie dobrze, jeżeli będą przestrzegać pewnych zaleceń, które są oficjalnie podawane. Jeszcze raz podkreślam, żeby być zdrowym, trzeba być mądrym. Żeby być zdrowym, trzeba być mądrym, stale powtarzajmy. Nie oszukamy. Proszę Państwa, 99,9% istot żywych na tym świecie to są bakterie, grzyby i wirusy. I one tylko czekają na każde. Uchybienie z naszej strony, żeby pokazać, że one istnieją. Wirusów, bakterii nie widzimy, ale one decydują o losach świata. Ostatnio przypomnę, grypa hiszpanka w 1918 roku, przez dwa lata. Zarażonych było pół miliarda ludzi, 500 milionów ludzi, z tego zmarło, statystyki nie były wtedy doskonałe, od 50 do 100 milionów. I epidemie, epidemie rządzą losami świata. Nie pozwólmy żeby ta pandemia koronawirusa również zmieniła losy świata, aczkolwiek zatrzymała nas na chwilę. Nagle sobie ludzie przypomnieli o innych wartościach, nie tylko o konsumpcjach, tylko że istnieje Pan Bóg, że są kościoły, że jest religia, że są inni ludzie. W związku z tym trwajmy w tych regulacjach, jakie zostaliśmy osadzeni. A nie bójmy się, wygramy. Życzę sukcesu z Panem Bogiem. Dobranoc.